Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się znowu w grze Kroniki Mertany Archolos. A ja to chyba raczej mówić nie muszę, bo co tytuł pokazuje, to wszyscy chyba widzą. Co miniatura pokazuje, też wszyscy widzą i tak dalej, no ale... Te, na standardzie typowego przywitania muszę to powiedzieć. I tak, w dzisiejszym epizodzie mamy bardzo jakże szczytny i prosty cel. Ubić leśnego ścierwojada. Jak ostatnio się przekonaliśmy, jesteśmy w stanie to zrobić, chociaż trochę czasu to zajmuje. Bo jest to po prostu zwykły ścierwiec, tylko wytrzymalszy i z bardziej bolesnym dziabnięciem. I tak, gdy już tego dokonamy, to powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, co dalej będziemy robić ze sobą. Ponad to, że nadal wypadałoby trochę pozwiedzać i poszukać pewnych rzeczy. Jak chociażby księgi trzeciej do kręgu drugiego. Czy chociażby... po prostu poszukać kogoś, kto poduczy nas z Hemany i innych rzeczy. No ale tak, czy inaczej... W sumie chciałem się teleportować, ale przypomniałem sobie jednej ważnej rzeczy. I chyba był ktoś, kto mógł nas gdzieś zabrać, więc... za 10 sztuk złota... możemy zobaczyć, gdzie nas to zabierze. Ja osobiście z chęcią skorzystam. Wolniej, że tu tam jest jakaś latarnia morska. Wiecie co, pójdziemy ją sprawdzić jeszcze zanim zapytam tego gościa, gdzie można nas zabrać i inne takie. Aby tylko krab nas nie zauważył. Głównie dlatego, że jak już mówiłem, nie chcę z nimi walczyć. Obawiam się, że mogę nie umieć zbierać wszystkiego, poza tym jak się przekonaliśmy, kraby są... delikatnie mówiąc, dosyć niebezpieczne. O, tu coś było? Piracki Cordelas. Dobra, Marvin. Płyń, musisz zdobyć ten Cordelas, gdziekolwiek on jest. Ale już go podnieśliśmy. Zaraz się przekonam. A chyba, że go mam w kieszeni. A więc płyń. Płyń do tej latarni. I miejmy tylko nadzieję, że żadnych potworów morskich tu nie będzie, które nas zjedzą, zanim dopłyniemy do niej. No szczerze, no, nie zdziwmy się, gdyby były. Ale też nie zdziwmy się, gdyby nie było. Mam tu topielce. Tym też ten niebieski topielec. Zobaczymy wykrywaczem bestii, jakiego typu to topielca. Zanim podejmiemy jakieś większe działania. Topielec morski. Oraz... tamtych nie jestem w stanie rozpoznać. Tak czy inaczej, nie chcę tego prowokować. Najwyżej chcę zwiedzić latarnię. Sposób oczywiście jak najbardziej z dala od nich. Marvin. Dziękuję. Marvin, nie baw się w Peziego. Proszę cię. Marvin. Dobra, chyba bez zamordowania topielca się nie uda. Chyba, że tędy jakoś sprytnie. Dobra, chyba się udało i... surowa stal. Nie wiem, no są mi to, ale jak jestem, to przyjmę. Cząszczyk i zapalmy może lepiej jakąś pochodnię. Jak mi się udaje, bo zaraz ciemno tu będzie. Chyba warto będzie zobaczyć, co tu naprawdę mamy, a czego nie mamy, bo kto wie, może coś będzie. Melnidas, co jest? Poza tym, że w ogóle na jakąś broń. Okej, okay. Wow. Wow, o, stara moneta. Ale i tak, wow, ciekawą dziś tutaj, żebym znalazł. Może nie kończyć na ten etap, na którym jestem. A może właśnie na ten etap, tylko że to ja jestem takim gościem, który ma problemy decyzyjne i woli chomikować te punkty, kupować wszystko, co istnieje. Niebojowy, zamiast sobie raz zainwestować porządnie w postać i łuk myśliwski. O! Pany tasak? To już chyba drugi?
Iki, Lucy, okej, okay, oni mają napisy na nich. O, i skrzynia zamknięta. Czyli się im zajmę. No. Eliksir. Esencja. I wiecie co, chyba może lepiej będzie, jeśli zapiszę. Rura światła kolejna. Okej. Okay. Ale tak, jak mówię, ja lepiej tutaj zapiszę, zanim będziemy iść gdzieś dalej. Okej, okay, fałszywy alarm, jak widzicie. Otworzymy miejsce i to wszystko, gdzie już byliśmy. Smoła, może się przyda. I drabina. Największy wróg bezmiennego w kolonii karnej. Do tej pory niepokonany. Okej, okay. Tutaj widzę, że chcę bardziej współpracować. Ale tak czy inaczej, odważni ze strony twórców Kronik, że postanowili dać tutaj drabiny. Jak mówię, większość graczy Gothica pewnie już ma PTSD, tak przysłowiowo. Od samego spojrzenia na nie. I co my tu mamy? Esencja życia i to tyle? Okej! Okay. Malutka wysepka. Zwiedziliśmy sobie. Jest fajnie. Ja w takim wypadku mogę powiedzieć wam tylko jedno. Chyba będzie najlepiej, jeśli zrobimy tutaj cięcie i spotkamy się z powrotem na plaży u tego gościa, który mógł nam nas tym gdzieś chyba zabrać. Bo tak czy inaczej, chciałbym zobaczyć, jakie on ma oferty. Jeśli będziemy mógł gdzieś zabrać, to fajnie, jeśli nie, to teleportniemy się chyba do Silba. A co dalej, to się zobaczy. Chodzi tylko, że goni nas topielec morski, więc... Okej, okay, nie mogą bić się w wodzie. To chociaż tyle dobrego. Może, że będę musiał go pobić. Życzę mi szczęścia. I wiem, że miałem robić cięcie i w ogóle i tak dalej, no ale jak już wiecie, jak już nam się dziad przyczepił do zadań, to wypadałoby po prostu się go pozbyć. Okej, to nie ma długo to będzie trwało, więc spotkamy się, jak już będzie prawie martwy. No cóż, okazało się, że nie wiadomo, czy Marvin stwierdzi, że on będzie pływał zamiast walczyć. I tak się to skończyło. Yeah, widzimy się na pewno już, jak będę na miejscu. Tym razem. No właśnie, w sumie sobie przypomniałem, że jeszcze tu jest ta skrzynka, więc... To jest prawo, lewo, 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 lewo. Cztery razy lewo, raz prawo. Okej, okay, room. I będzie schemat ciachacz, już niekoniecznie, strzał jak najbardziej, złoto jak najbardziej. Opłaciło się. Więc tak. Teraz już ponownie widzimy się za chwilę. Okej. Okay. Udało się. Udało się, uciekłem. Nikt na mnie nie patrzył. A za tym idzie, mogę pogadać z tym gościem, którykolwiek tu był. O, tutaj jest. I zaraz zobaczymy, co tam on nam zaoferuje, tylko najpierw lepiej zapiszę. W szczególności, że to już drugi raz, kiedy tu jestem, bo za pierwszym razem prawie tu płynąłem i Access Valation wywalił. Zabierz mnie do... Karni morskiej, ja tam byłem. Na ustroni żeglarza. A czemu nie? Ustroni żeglarza. Ależ oczywiście. O, achievement podróżnik. Użyli wszystkich form szybkiej podróży. Okej. Okay. Stał ustroń z żeglarza. A to myślę, że jest jakiś Sven. Zabierzemy butelkę wody. Którego teraz obudzimy. O, mogę go okraść, to oczywiście. Zobaczmy, co tu wyjdzie. Czego chcesz, gnojko? Nie będę prowokował. Nie szukam kłopotów. Nie masz nawet odwagi się postawić? Żałosne! To, że unikasz walki, może się jednak przydać. Słuchaj, jest pewna sprawa, z którą potrzebuję pomocy, ale nie mogę się z tym zwrócić do nikogo z tutejszych. Okej, okay, zobaczymy, co to jest. Ono za to zapłacę. Z
co to za sprawa? Założyłem się z Haroldem, że złowię więcej ryb niż on. Byłem wtedy trochę podpity, koledzy się przyglądali. No i stanęło na tym, że postawiłem własną chatę. Potrzebuję teraz małego wsparcia w wygraniu zakładu. Nie możesz odwołać zakładu? I co powiem? Że jednak Harold jest lepszy? To jeszcze gorzej niż stracić chatę. Zamierzasz oszukiwać? Zaraz oszukiwać. Po prostu chcę trochę wyrównać szanse. Harold łowi znacznie dłużej niż ja. Jeśli mu utrudnimy łowienie, to zakład będzie dużo bardziej sprawiedliwy. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, pomogę ci. Co mam dokładnie zrobić? W sumie to się nad tym jakoś specjalnie nie zastanawiałem. Może by mu uszkodzić sieć? Nie, to zbyt oczywiste i pewnie i tak weźmie jakąś zapasową. Może by go czymś struć? Czy zakład po prostu nie odbędzie się w takim wypadku innego dnia? Masz rację. Wiem, weź to i potnij mu trochę łódkę. To ta z mnóstwem sieci dookoła. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? A co jeśli coś się komuś stanie? Daj spokój, łódka nie nabiera tak szybko wody. Zauważy, że coś jest nie tak i będzie musiał się poddać. Poza tym nie wypływamy daleko w morze, wszystko będzie dobrze. A teraz idź i się tym zajmij tak, żeby nikt nie widział. I przypadkiem nie wygadaj nic Haroldowi. Okej. Teraz w takim wypadku tym będziemy mogli zająć. Zanim jednak to... Zobaczmy, co kryje to miejsce naprawdę, bo... No jak już tu jesteśmy, to czemu nie? Rybak. Nie wyglądasz mi na rybaka, ani na marynarza. Co cię do nas sprowadza? Kim jesteś? Na imię mi Zachary i pilnuję, żeby ci wszyscy narwańcy nie skakali sobie do gardeł. Jesteś kimś w rodzaju zarządcy? Wolę określenie opiekun. Ktoś musi mieć oko na porządek i jakość pracy w ustroni. Jako, że prawie całe swoje życie spędziłem wśród rybaków i marynarzy, ludzie wybrali mnie opiekunem niemal jednogłośnie. Okej. Panują tu jakieś prawa? Nie spodziewaj się, że wydam cię straży, jeśli prewencyjnie obijesz czyjąś gębę. Ale jeśli położysz łapy na czyjeś własności lub ktoś przez ciebie zginie, nie licz wtedy na wyrozumiałość moją i innych. Zrozumiałe. Macie tu jakieś problemy? Oprócz grup błotniaków i topielców wałęsających się od czasu do czasu po mieliźnie, ustronie jest oazą spokoju. Ostatnio kręci się tu coraz więcej strażników, więc bezpieczniej być nie może. Nie sprawiają wam kłopotów? To, że inni narzekają na ich obecność, nie znaczy, że ja myślę podobnie. Jestem gotów zapłacić tę niewielką cenę, żeby ludzie pracowali tu jak należy. Właściwie to jest jedna problematyczna sprawa, której mógłbyś się przyjrzeć, o ile starczy ci odwagi. Ostrzegam, to nie będzie zbieranie muszelek na plaży. Okej. Zobaczymy, co to będzie za sprawa. Co to za sprawa? W skałach pod ruinami wieży mamy jaskinię ze składzikiem na towary. Jedna z odnóg tej jaskini była od niepamiętnych czasów zamknięta i nikogo nie ciągnęłoby to zmieniać. Kilka dni temu jakiś nowy zaczął się przechwalać, że znalazł klucz. Mówiłem mu, żeby zostawił sprawę i że niektóre drzwi po prostu nie powinny zostać otwarte. Niestety, następnego ranka drzwi były już uchylone, klucz w zamku, a po młodym ani śladu. Co gorsza, z dołu jaskini unosił się jakiś nieprzyjemny zapach i było słychać dziwne odgłosy. Coś jak stukot. Może trzaskanie? Sam nie wiem. Głupio się przyznać, ale spanikowałem. Zamknąłem drzwi na klucz i po prostu uciekłem. Nie mówiłem nic pozostałym, żeby nie wywoływać paniki, ale zaczynają się pytania, a i mnie samego coraz bardziej sumienie gryzie.
Spałbym spokojnie, gdybym chociaż wiedział, co się stało z tym chłopakiem. I mając pewność, że nic nam z tej jaskini nie wylezie. Okej. Sprawdzę tę jaskinię. Trzymaj! Oto klucz do drzwi. Tylko pamiętaj, idziesz tam na własną odpowiedzialność. Zamkniętymi drzwiami, okej. Muszę już lecieć. Trzymaj się, chłopcze. Właśnie, tu też ktoś ma imię? Nie, to rybak. Okej. Karin. Zobaczymy, co ona powie o sobie. Jestem Karin, wędrowna śpiewaczka. Chodzę z miejsca na miejsce, zabawiam miejscowych muzyką i śpiewem. Okej. Okej, nie ma nic do powiedzenia, co? To nie rybak. Roy. Okej. No to bierzemy sobie mieszek. 12 sztuk złota, no dziękuję za takie hojne datki. Roy. Pewnie cię to nie zdziwi, ale pracuję tu jako rybak. A ty to kto? Marvin. Marvin, a to ciekawe. Nie widziałem cię tu wcześniej. Czego ci trzeba? Czym się tu zajmujesz? Jesteś różnymi rzeczami. Za złoto, oczywiście. Jesteś członkiem gildii kupieckiej? Jeszcze nie zwariowałem. Składki, które musiałbym wpłacać do kantoru gildii, byłyby większe niż średnia kwota, którą zarabiam. A to by mi się zwyczajnie nie opłacało. Skąd w takim razie pozyskujesz swoje towary? Łażę po okolicy i zbieram różne rzeczy. Lub kupuję taniej i sprzedaję drożej. Czasami też komuś pomogę, to dostanę coś w zamian. Okej, zobaczymy, co tam ma. Co mogę u ciebie kupić? Wybierz, co ci się podoba. Laga, chleb, szczypce kraba, po prostu. I wyciągnę grzyby. Żono skóry rybne? Nie wiem, czy to jest najsmaczniejsza, ale kocioł rybaka. Ładnia, bardzo gruba ryba. Ciekawe rzeczy, pancerze są, tu mamy. Styl marynarza, Sowy styl marynarza, Lekki styl kurzony pancerz i... Dany pancerz. Wow. 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 Nic za nic będzie. Wow. Bierzemy co? Jeszcze cię tu nie widziałem, chłopcze. Kim jesteś? Nazywam się Marvin. Niedawno przybyłem na wyspę. Harold, z tej strony. Jesteś jednym z ocalałych z Londram? Widzę, że plotki szybko się rozchodzą. Plotki i opinie? Co masz na myśli? Znam takich, którzy chcieliby was wyrzucić do morza. Albo odesłać tam, skąd przybyliście. A ty jakie masz zdanie na ten temat? Nie jestem jedną z tych osób. Zawsze powtarzam, że bliźnim trzeba pomagać. Nigdy nie wiesz, kiedy sam będziesz potrzebował pomocy. A różnie w życiu bywa. Szczególnie w tak trudnych czasach. Powiedz, co mogę dla ciebie zrobić? Dzięki za datek. Czym się tu zajmujesz? Zbieram różne cudeńka wyrzucone przez morze. Da się wyżyć ze zbierania śmieci? Wypraszam sobie, chłopcze, to żadne śmieci. Małże, mogę upiec na ognisku, a za jedną perłę jestem w stanie przeżyć pełny tydzień. Z czegoś w końcu muszę się utrzymać, a na nowy statek mnie nie stać. Miałeś kiedyś statek? To stare czasy. Wiele lat temu razem z moim kapitanem opłynęliśmy cały wschodni archipelag. Od Archolos po odległy Kontir. Niestraszne nam były burze, piraci i morskie potwory. Z czego się utrzymywaliście? Ze sprzedaży towarów i transportu ludzi. Jak na niezrzeszonych kupców szło nam całkiem nieźle. Z czasem dorobiłem się swojej własnej kogi, ale nie popływałem nią za długo, bo została zawłaszczona przez królewskich. Jej wrak już pewnie dawno leży na dnie morza.
Sprzedajesz może swoje towary? Zwykle skupują je ode mnie kupcy z Araxos. Ale mam parę perełek na sprzedaż. Spójrz sam, a może coś ci wpadnie w oko. Okej. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Okej. Karl Bimber. Ryba w cieście piwnym. No skóry rybne, to już mamy. Lewka z rzecznego mirtu. Śledź korzenny, wędzona ryba siłowa. Szybkie ostrygi. Czemu by nie? Może będziemy w stanie z tego jeszcze coś zrobić, co? Biorę to, czego jeszcze nie mam. Nawet jeśli oznacza to, że nie stać nas na nic. Muszę już iść. Pomyślnych wiatrów, chłopcze. Dobra, więc... Wow. Nie rozumiem. Rozumiem. Ciekawe, jak nie potrafię, to nie rozumiem. Rozumiem. A jak mogę, to rozumiem. Rozumiem. Dobra. Rozumiem. W takim wypadku będziemy mieć co znosić, żeby zarabiać sobie. Rozumiem. Nie, niestety, oczywiście nie wszystko będziemy w stanie ogarnąć, ale... Yeah. Wow. Po prostu inaczej tego nie umiem nazwać niż... Wow. Jeśli chodzi o tą zbrojkę. Coś mówi, że to miejsce naprawdę dało nam... spore... wsparcie. Rozwoju. Katnie to nazywając. Dla tych, którzy nie są świadomi, patrzcie. Z tego przeszliśmy na to. Z tego na to, no po prostu... Po prostu, no. Inaczej tego nazwać nie mogę. Nie umiem, inaczej tego nazwać nie mogę, ani nic, no. Teraz zostało tylko podbić manę, władanie kosturem. Będzie świetnie. Okej, jest tu jeszcze jakiś gościu. Prawdopodobnie ta grota, do której mieliśmy iść swoją drogą, więc pogadajmy z nim. A potem... Zobaczmy tą grotę. Co nowego? Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Okej. Wow. Wow. Wiem, że się powtarzam z tym wow, ale... Po prostu nie spodziewałem się, że tak po prostu wędrując znaleźć tak mocnej zbrojki. Jeszcze... Tak świetnie wyglądającej. Nie będę wysoką, bo no... Mnie się estetycznie podoba i to bardzo. Ale tak czy inaczej. Pochodnia? Nie ławeczka. Arwin, pochodnia. A raczej zapis, zaklęcie światła i lecimy zobaczyć, co tam się dzieje. Okej. Okay. Warte. Teraz światło, czy mam w ogóle przypisane? Nie, więc pod siódemką. Czy jestem w stanie je rzucić? Za mało many. A co za tym idzie, będę musiał chyba czegoś wynonąć. Jedno winogrono. Starczyć. Nie, telekineza. A dla za mało? Ile mam tej many? 7, potrzeba jeszcze więcej. Co, jeszcze jedno winogrono? Czyli 10 many na światło. O nie! Okej! Okay. Jesteśmy za słabi na walkę z nimi. Jeśli chodzi o ten... O sam aspekt naszych obrażeń. Po prostu mu cholera, nie. Ale nam już biło chyba minimum. Zobaczmy. 43. 28. Tak. Nie zrobimy tego. Niestety. Bo mam za małe obrażenia. Ale przynajmniej mam jedną wspaniałą wieść. Szkielety goblinów biją nam minimum. Jesteśmy na tyle wytrzymali, że możemy je przeżyć. Więc nie pozostało tylko nic, jak ogarnąć manę. Znaleźć lepszy kij magiczny, ewentualnie. Ale dobra. To widzimy się za chwilę, jak się wczytam. Okej. Okay. Czyli wiemy, że lepiej tam nie iść. Szkielety goblinów, jak ja nie lubię tych dziadostw. Ale dobra. Zakup tego kubraczka okazuje się jeszcze sensowniejszy, niż myślałem.
A jest jeszcze jakaś chałupa? Pogadamy z gościem. Śpimy się i... O, zabierzmy mnie do... Jedziel, to jest kolejny transporter. Muszę się przedstawić Limanowi. Kim jesteś? Nazywam się Liman. Zajmuję się rozdzielaniem zadań pomiędzy tutejszych rybaków. Masz jakąś sprawę? Niestety nie. Ale ja pożyczę z chęcią rzeczy. Ciebie? Na czas nieokreślony? Nocha z mojego łóżka! Do poranka. Jeszcze. Opa. Jedynka. Okej, okay, już wiem, gdzie jesteśmy w takim wypadku. A co za tym idzie? Możemy po prostu iść i popolować sobie na wszystkie bestie, które jesteśmy w stanie. No, tutaj też 5 obrażeń, bo niestety to jest minimum standardy gotika, dla tych, którzy nie wiedzą. Więc teraz większość zwierząt powiedzieć nam biła już po 5, więc... Nawet jeśli to było kosztowne, to wydaje mi się, że szybko się zwróci ta zbrojka. I pewnie zaraz usłyszę od kogoś... Jezu, jaki ty jełop! Słuchaj! Ty nam tu gwiazdy kluczu. Nie powinieneś tego kupować. Ty powinieneś to wziąć za darmo z miejsca XYZ. No nie, a jeszcze harpi brakowało. Okej, okay, ona bije więcej. Ona zdecydowanie bije więcej. Jest bardzo wytrzymała. No ale dobra. Oj! Dobra, zbagowała się. Chyba ją ubijemy. Nie, nie, mar! Win. Czy chciałem cieszyć, że się zbagowała i będziemy mieć spokój, ale nie. Musiałem spaść, oczywiście. I to tyle z naszego życia. Ja nie wiem, żeby tam nie iść. Okej. Okay. Nawet goniłem z zaległości. I tym razem nie idziemy do harpi. Co to nie. Zamiast tego... Zamiast tego co? Nawet ja się nie widzę na mapie. A, dobra, widzę się na mapie. O. Może spróbujmy odwiedzić... Silba? Ja, może wróćmy do Silba. Jeśli się uda, oczywiście, bo jeśli nie, no to trudno. Ale potencjalnie po prostu mogę dużo rzeczy tam nagotować, porozdawać i tym podobne, więc... No, warto by było po prostu o tym pomyśleć. No. Posprzedawać te graty, odzyskać trochę finansów. I przy okazji popolować. Na dziki, leśne ścierwiady i inne dziadostwa. Jak mówię, w tym kubraczku to ja się już aż tak nie boję. Jedyne co to się boję ognistych jaszczurów i magów. Jeśli chodzi o takich przeciwników bardziej normalnych. W sensie, wiem, że na przykład może pełzacze, wojowniki, harpy czy coś, no... Zadaje mi obrażenia jeszcze ponad to, czyli... Są mocniejsi, no ale nadal. To są już takie, że da się to przetrwać. Przeżyć, przetrzymać, więc... Nie. W większości sytuacji jestem w stanie sobie radzić, jak tylko zdobędę lepszą broń. No, ale problem w tym, rzecz jasna, że no... Lepszą broń. Wiem, że one istnieją. Bo... Powiedzmy, że pewne osoby mnie torturują tym, że... Patrz, znalazłem lepszego patyka. Kiedy gra sobie pod jedną rękę siłową. Czyli taki najbardziej basic sposób, a jedyny... Teoretycznie najlepszy sposób. Teoretycznie, przynajmniej na standard normalnych gotuków. Leśnie ścierwa, ja też nie zauważył, okej. Okay. Jeśli mi dziobnie, to zobaczymy, ile zada obrażeń. Okej, okay, mam 177. Więc... 157, okej. Okay. Czyli 20 zabiera. Nadal nie jest coś takie groźne, jak było. Nie powiem, że są bezpieczne, ale... Nie jest to aż taki groźny, naprawdę, więc... Jak na mój gust, sukces. Inwestycja się szybko zwróci.
Teoretycznie, ale dobra. Pokonane? Jak tu gdzieś biegł ktoszczur wcześniej. Teraz już nie wiem, gdzie jest. Widziałem tam też ścierwojadę. Ale zanim ścierwojady, to krwiopijca tu jest. Tu jest taki klasyczny krwiopijca, nie żaden rzeczny. Nie żaden maszynowy krwiopijca. Nie. Najprostszy pijący krew krwiopijca. Nie wiem, ile nam bije, ale chyba też minimum. Ja mi taką mam nadzieję. Teraz tak, ścierwojady. No wypadałoby to chociaż dwa ścierwojady tutaj ubić. Ale może pojedynczo? Nie? Masowane oblężenie będzie się przeprowadzać. Dobra, niech wam będzie. Potracimy więcej HP-ków. Nie wiem, to był problem, jaki tak wrócimy do Silba. No co, w Silbach będziemy mogli się fajnie wyleczyć, tak za darmo. Spaniem. Chociaż, no jak mówiłem, głównym celem będzie teraz posprzedawać tam ostatnie rzeczy, które tam teoretycznie mogę sprzedać na te specjalne zlecenia, a potem zobaczymy, co dalej. Teraz tak, tu byliśmy, ściewie pokonane. To w sumie warto by było chyba zrobić zapis, a dla bezpieczeństwa. Więc jeszcze kto go zrobi, a potem idziemy tam dalej na ścierwiady i zobaczyć ten spaloną chatę. Czy któryś jest mnóstwo ścierwiadów. Idealnie, kiedy zacząłem się zapisywać, to usłyszałem okrzyki bojowe dzików. Ja to już jestem młody dzik, ten co jeszcze, nawet gdyby to podejrzał dzik, to teraz to już nic. Ale młody, co trzymał ekspo, to jeszcze kłów nawet nie da. Smutne, ale... Niech się dzieje, co się ma dziać. Ja to zaakceptuję. O, wilk nawet tam jest. Kurczę, ile tu ścierwojadów. Nie, no to jest raj po prostu. Ze wszystkich możliwych przeciwników, jakie istnieją, dali ścierwojada. Nie, żebym narzekał, bo to nie o to chodzi. Raczej chodzi o to, że jestem zachwycony tym faktem. Bo oni dosyć ogólnie lubią ścierwojady, za ich wygląd, nie tylko. No, ścierwojad jest jeszcze takim właśnie... bardzo prostym przeciwnikiem. Szczerze mówiąc, dla wielu grających w Gothica aż tak oryginalnie, jak jedynka wychodziła i w ogóle, ścierwojad był ich pierwszym oponentem. Ewentualnie drugim, jeśli ktoś pokonał tego krwiopijcę, który bronił... bodajże zardzewiałego miecza. Bo to jest taka sprawa, że w sumie nikt nie pamiętam, gdzie był stary, gdzie był zardzewiały, ale to chyba był zardzewiały. Stary był chyba tam właśnie przy trupie, wiszącym na drzewie, kiedy się już idzie bezpośrednio w głąb kolonii, że tego nie da się prawie że ominąć. Chcecie miecza podnieść? Nie trzeba, ale no. Sam fakt, że po prostu jest przy trasie, którą trzeba przejść, mówi o tyle dużo, że przynajmniej osobiście podejrzewam, jakoby większość graczy posiadała, chociaż przez chwilę. Swoją drogą taka mała anegdotka. Często jest tak, że w Gothicu pierwszym, jak już gram, to przez bardzo długi czas... Nie, bardzo, nawet bardzo, bardzo długi. Stary miecz jest jedną barwą, której używam i... jest mi z tym dobrze. Wtedy w Gothicu dwójce to aż tak fajnie nie ma. I tutaj trzeba zdecydowanie szybciej się przerzucić na coś innego niż to startowe. O nie. Odgłos jaszczura? Niedobrze. Okej, odpuścił sobie. Dobrze. Bo ja nie chcę walczyć z jaszczurami. Jestem, mam też tutaj bandytów. Wolne pełzacze. Wolałbym ominąć na pewno polne pełzacze, chwilowo. Jeśli zaś chodzi o samych bandytów, zapiszmy się i zobaczmy, czy mamy z nimi szansę. Bo ja uważam, że może nawet i tak. Ale jaka być prawda, to się przekonamy za chwilę. A dobra, no to lecimy. Zasady są proste. 50 sztuk złota i puszczam cię wolno. W przeciwnym wypadku mój miecz i twoja morda będą miały bliskie spotkanie. Nic ci nie dam. Więc zabiorę ci wszystko, co masz. Rozerwę cię na kawałki.
Dobra, ten z mieczem chyba jest groźniejszy? W sumie nawet nie wiem. Na pewno jest to, że jak nie trafiałem tylko przysłowiowego kryta, to są mnie groźni. Problem jest tylko to, że są wytrzymali, a... Powiedzmy, że moja broń nie jest najpotężniejsza. Dlatego też dobrym pomysłem może by było wykorzystać to, co potrafię. I pozbyć się ich za pomocą magii. Wiem, że nie jest to najoptymalniej. Islamion tutaj pewnie niemiłosiernie, ale... Ale tak. Ułatwić to sobie przy pomocy magii zdecydowanie warto. Jeszcze cię dorwę. To mi dorwi. Co jeden cios. I okej, okay, animacja trochę się zbugowała. Wniosek, jesteśmy w stanie ich pokonać, tylko będziemy musieli po prostu mądrze to rozegrać. Okej. Okay. To tym razem, jako że już wiemy, na czym stoimy, nawet nie będę z nim gadał. Teraz mnie wkurzyłeś. I po problemie pierwszy pokonany. A zobaczymy jak z drugim, poza tym, że już nie mam many. Zobaczymy, czy sobie poradzę, czy... Pewno jedna rzecz... Okej! Okay. Prostsze niż myślałem. Dobra. Prostsze. Gdybym trochę bardziej pomyślał, pamiętam o tym, że istnieje coś takiego blokowanie, to można by nie musiał marnować many. Jak się nasi oboje są pokonani. Jebski szeroki miecz. Ten to był piękny już zdobyć. Jednak nam zdobyć. I coś ciekawego? Nie. A poza śpiworem, z którego oczywiście skorzystam, bo czemu by nie? Śpimy do poranka. Nie był to zbyt przyjemny głos. Jaszczur mi zabił się, wyjada? Czemu w ogóle się bije z jaszczurem? Tu wytłumaczę? Ja się... Mówię, usłyszałem, że będą zbierać języki jaszczurów, więc to jest trochę nie w moim stylu, żeby bić bestię, która... w teorii jest... poza moim zasięgiem... zbierackim, no ale... tego nie będzie tragedia, jeśli jednego ubiję. Nic tu nie ma. Okej, okay. Na szczęście nic nie ma, czyli to nie był świeży ścierwojad, tylko już taki, którego pobiłem wcześniej. Mogą zostawić tego jeszcze raz w spokoju w sumie. Ale trudno już. Jeden język mniej to chyba nie jest największa tragedia na świecie. I... nie. Możemy iść sobie dalej tą polną dróżką. W poszukiwaniu szczęścia, czy coś. A tak bardziej poważniej to... w poszukiwaniu... więc nie wiem czego. Ale na pewno widzę za to, że jest tu krwiopijca, więc tak, z chęcią go pobiję. Z krwiopijców chyba już mogę wyciągać wszystko, co istnieje. Mogę i żądło, i skrzydło, więc ja, nic więcej już tu nie ma. Ale ciekawa sprawa, że tutaj trzeba się uczyć... w Gotku 2 ogólnie trzeba się uczyć wyciągać skrzydła krwiopijców. W momencie, w którym... w Gotku 1 mamy to już od razu wyuczone. Dobra. Tak czy inaczej, mam tu kolejnego jakiegoś gościa. Pogadajmy z nim. Może czegoś nas nauczy. Jestem Darte. Zajmuję się tutaj głównie polowaniem. I nie, nie mam niczego na sprzedaż. Wszystko dostarczam kupcom w mieście. Okej. Okay. Nie nauczy nas niczego. Niestety. Właśnie, gdzie tak przykład my idziemy? Nie. Co? W kierunku miasta. Dobra, możemy iść w sumie w kierunku miasta. Fajnie. Okej. Ale... więc szczerze... to... powoli też musimy zbliżyć... musimy też myśleć o zakończeniu odcinka, bo już trochę to trwa. A nie ukrywam...
A, to tutaj. Wow. No nie ukrywam, po prostu wiem, że się będą za długie zostały, nikt tego nie będzie oglądał. To już 40 minut jest. Dobra. Więc pomodlimy się, uleczymy się i... tyle. Powiedzmy, że to już będzie tyle w tym epizodzie. Tak, znowu jesteśmy przy mieście. Co za tym gdzie mogę się zemścić, tym razem już nie bojąc się o nic, o tych polnych bestiach i innych dziadostwach. Tak. Następny epizod. Prawdopodobnie będzie już czymś w pokroju muszę zdobyć więcej złota. Czyli ugotuję wcześniej mnóstwo rzeczy, jak tylko będziemy w wiosce, czy w sumie w cięciu. Posprzedajemy i pora wydać te punkty nauki. Wiem, że teoretycznie krąg następny, fajna sprawa, będę mógł korzystać z lepszym runą, ale potrzebujemy tej many. Nawet już nie mówię nawet broń dwuręczna. Ale mana. Dobra, ale póki co naprawdę starczy tego mojego poplania, więc no trzymajcie się i hej hej.